Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Rozśmiesza mnie operator iPhone'a, moi drodzy, bo dzisiaj zabieram was do parku w Świerklańcu, więc taki przecinek pomiędzy treściami perfumowymi na moim kanale. Zapraszam. I pokażę wam trochę kwiatuszków, czyli naturalnych, pięknych zapachów, pięknej woni. Ja przyznam, że się w ogóle nie znam na kwiatkach i mój nos nie wywęchuje nic. Są bezzapachowe, dla mnie przynajmniej. A jeśli jesteście tradycjonalistami, to w Świerklańcu możecie sobie kłódkę przywiesić. Wiem, że to trochę kontrowersyjne, bo są różne za i przeciw, natomiast jest coś takiego i widzę, że tutaj ludzie z tego korzystają. A tu bardzo, bardzo ładny obrazek. Jest to dom kawalera, w którym zatrzymywali się wielcy tego świata, przyjaciele panów dworu. A taka ciekawostka, budowę realizowano w latach 1903 do 1906. A tutaj drzewo genealogiczne rodu Henkel von Denersmark, więc dla ciekawostki możecie sobie zatrzymać i poczytać, jak was interesuje. Częste miejsce na sesje zdjęciowe, nie dało się ukryć, bo jest bardzo, bardzo urocze. No i dodatkowo mamy również fontannę i tam widziałem, że często psy się łaszą, żeby wejść do tej wody. No ale co dziwnego, skoro jest tak ciepło. A tu zbiornik Kozłowa Góra. Niestety nie jest zbyt czysto, ale widoki sami zobaczcie, ładne. Te stawy, które wam też pokazywałem w przebitkach, mają swoje żyjątka. Ja jeszcze nie dostrzegłem, więc muszę uwierzyć, że tak właśnie jest.